Noż cholera, jasna, przecież ja zwariuję tu za chwilę. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Boże, jak cimno, jak w dupie. Boże, gdzieś jest jakieś światło w tym samochodzie. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby nie wejść w błoto. Dzisiejszego vloga zaczynamy troszeczkę w piątek wieczorem i w sobotę, go jak zwykle dla was wrzucę. I teraz tak, kto oglądał vloga wczoraj, wrzucę wam tutaj, kurczę, ja nadal nie wiem, w którym rogu to wyjeżdża, więc pokazuję na dwa palce. Wczorajszy vlog, kto nie oglądał, to zapraszam serdecznie, a we vlogu było, że mamy chcicę na pizzę i właśnie jadę ją odebrać. Taka malutka u nas, taka tutaj tutejsza pizza, że tak powiem. I mam koszyczek na zakupy, uwielbiam koszyk na zakupy, wiecie, to jest taki stary koszyk. Bardzo stary koszyk i ja go dostałam kiedyś od moich rodziców. Ten koszyk ma naprawdę tyle lat i kurczę, wiecie co, boję się w nim nosić takie trochę ciężkie rzeczy, żeby on się tak szybko nie uszkodził, nie? Ale to jest rewelacja, uwielbiam po prostu ten wiklinowy koszyk, przecież pasy zapięłam, to co ja w ogóle robię. I jedziemy do twojego marketu akurat, bo chcę kupić coś, co będziemy robili jeszcze do jedzenia. Bo wiecie, że ostatnio na weekend mamy fazę i przygotowujemy sobie coś dobrego do jedzenia. I dzisiaj przygotujemy sobie jedno, a jutro przygotujemy sobie drugie. Także jak ktoś głodny, no to musi iść zrobić sobie coś do jedzenia. Nie ma to jak kręcić na 18 razy. No naprawdę, no kurwa. Ja nie wiem, ja nie mam problemu, słuchajcie, z jazdą samochodem. Ja potrafię jechać samochodem wszędzie, ja się nie boję. Jak gdyby się dało, pojechałabym wam samochodem, kuźwa, na księżyc. Naprawdę. Ale ja nie potrafię cofać do tyłu. Ja mam jakąś taką... ja widzę, ale ja nie potrafię manewrować kierownicą. Kuźwa, do przodu nie mam żadnego problemu z niczym. Wykręceniem tamtym, owamtym, nie boję się niczego. Ale mój mózg nie ogarnia, kuźwa, jazdy do tyłu. No to jest chore po prostu, chore. Szczuj, 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 szczuj. Czujecie, jakbym tu teraz zaczęła żreć, to Dawid by mnie chyba zaciukał w domu, matko kochana. Oczywiście sos czosnkowy do tego, bo jakżeby mogło być inaczej, później się lubimy zawsze całować. Kartonie, współpracuj ty ze mną. Więc słuchajcie, dobra, pizza na razie wędruje tutaj na dół, a ja na początku filmu zaczęłam papę drzeć, bo wiecie co się stało? I teraz stało się to samo. Mam, kurwa. Ja nienawidzę i Jezus, ja nigdy, dobra, kiedyś mi się zdarzyło, ale Jezus, ja nienawidzę wychodzić na bose nogi. Nienawidzę skarpetek, które są powyżej kostki i ja bardzo dużo chodzę w tych stopkach takich, nie? I słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że po ciąży mi urosła noga o jeden rozmiar. Mam takie 39-40, miałam 38-39. To zależy tam od rozmiarówki aktualnie, nie? Jezu, jaka byłam prześwietlona. I to są jeszcze te sprzed ciąży i one są troszeczkę przymałowe i one co chwilę mi zjeżdżają w bucie. No Jezus, nie ma nic gorszego niż goła pięta w bucie w tym momencie, nie? Gdzie ci ta skarpetka zjedzie, rozumiecie to uczucie, nie? Ja, matko, ja p***le, nienawidzę. A goła sera? O nie, nigdy. Teraz. Dawid, to jest jajko surowe. Aha, tak robisz? A nie szpilką trzeba było? Nie mam szpilki. Tak, nie ma szpilki? Tu są. I to trzeba z jednej czy z drugiej strony? Jedynka. Z jednej strony. Robimy dziurkę i zaraz będziemy te jajka... Sos sojowy, to robisz na oko czy jak? Na oko. Na oko, czyli sos sojowy, woda i mirin. To jest właśnie to, co Dawid tu zaraz wam pokaże, butelkę, jak to wygląda. A mirin, czyli to. Takie cudo. No, to jest, wiecie co? To jest sos sojowy, który nam bardzo nie smakuje i już chcemy go zużyć. Ale on jest naprawdę, no mi nie smakuje, jest jakiś taki dziwny, specyficzny, niesmaczny i ja wolę i kocham i uwielbiam ten z Kikkomana. I ten, także już będziemy mieli go z głowy. I teraz trochę wody na oko. Nie, to dwie szklanki. A, dwie szklanki? No dobra. Czyli jeszcze. Półtorej szklanki wody, jak widzieliście, na oko. Teraz wstawiamy wodę i będziemy jaja gotować. Jak się zacznie gotować, to wkładamy, nie? Dobra, mamy zimną wodę z lodówki i mamy zimny lód. No lód, nie wiem czemu chciałam powiedzieć, że zimny lód. No właśnie chciałam, są ciepłe lody. Ale lód taki. No ja wiem, no nie wiem czemu tak mi się powiedziało. Jak jajka wyjdą, to wrzucamy je tutaj. Zatrzymać gotowanie, o, w ten sposób, żeby to żółtko w środku już nie dochodziło w danym momencie, bo my chcemy, żeby było takie troszeczkę a la fajne. Już wkładasz się? Jeszcze. Czekamy aż się woda zagotuje i słuchajcie, to jest z zegarkiem w ręku, zobaczcie. Tu jest stoper uszykowany. I z racji tego, że Dawid nie lubi tak bardzo żółtka, już wkładam, włączam stoper, nie lubi takiego mocno rzadkiego żółtka, to robimy 30 sekund dłużej.
Robimy na 6,5 minuty, a normalnie tak, żeby było takie fajniejsze żółtko, no to tak 6 minut. Także zobaczcie, tu jest, tu nie ma lip. 6,5 minut, czekam. Tak patrzę, co Dawid robi i myślałam, że on sobie tak miesza, bo lubi, ale teraz mnie uświadomił, że żeby żółtko było na środku, to trzeba trochę pomieszać. Tak cały czas trzeba mieszać przez 6 minut? Nie. Nie, minutę. Minutę? No dobrze. No to już 53 sekundy mieszasz. Ale bajer. 6 minut, 10 sekund. Jeszcze 30 sekund i wyciągamy je w lód. A ja tutaj będę zaraz przygotowała z wołowiny farsz do pierogów, do ramenu. Dobra, wyciągamy je. Niech to się wszystko już zatrzyma teraz. Cyk. Proszę bardzo. Do moździerza dałam trochę kolendry w ziarkach, którą chcę dać do farszu, do tych, do... Matko, bo się nie mogę wysłowić. Do mięsa, do pierogów. I tutaj dam jeszcze ząbek czosnku. Normalnie dałabym taką świeżą, przesiekaną, ale nie było w sklepie, więc jedziemy z taką. Teraz muszę skupić myśli, żeby wszystko było spójne i powiem wam, o co tutaj chodzi. Znowu mamy ramen, znowu ten sam makaron. Tutaj jak widzicie, zaraz muszę go przykryć, żeby mi nie wysechł. Tu są pierożki, może przejdźmy właśnie do pierożków. Zostało mi tak mało tego i można zamrozić oczywiście, ale no bez sensu jest taką małą ilość mrozić, więc po prostu wezmę, zrobię takie małe pulpeciki i ugotuję je tutaj w ramenie przez jakieś 5-7 minut, żeby po prostu to wykorzystać. Matko, jak zaparowało. Tu jak widzicie, jeden rzut pierogów siedzi, zaraz wychodzą. Tutaj mamy drugi przykryty i teraz przejdźmy może do tych jajek w końcu. I zobaczcie, one są ukryte tutaj. W tych jajach chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby je... No są tutaj jaja, o widzicie, są. Chodzi tylko o to, żeby je wsadzić do tego i musicie je czymś przygnieść, bo jajka będą wychodziły wam do góry i zostawiacie to na całą noc. I to jest cała filozofia jajek do ramenu. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. Znalazłam dedusza! Ojej, ojej. Moi drodzy, co do ramenu, to przepisu nie będę podawała ze względu na to, że teraz wyjedzie wam w prawym górnym rogu link do vloga, w którym było wszystko omówione i bez sensu jest, wiecie, no nagrywać coś tutaj, skoro już było nagrane, to podaję po prostu link, możecie wchodzić ci, co są zainteresowani i mamy problem z głową. Ten link będzie się znajdował też w informacji pod filmem, także albo tutaj jak wyjechał, albo w informacji pod filmem tam będzie. Co do farszu do pierożków, to wypiszę wam w informacji pod filmem, tu wam tylko powiem, że ja dałam wołowinę, ale fajnie jest do tego dać wołowo-wieprzowe albo samą wieprzowinę, ale miałam wołowinę z taką fajną odrobiną tłuszczyku, dlatego też zostawiłam ją samą, bo sama to by była taka trochę za sucha, wiecie o co chodzi? No i zmieniłabym jedno, że zamiast tej kolendry z moździerza to dałabym świeżą, no ale nie było, więc dałam po prostu taką. Ciasto na pierogi było takie jak na nasze polskie pierogi, na oko, mąka, sól i bardzo gorąca woda. Boże, ona puder mi niesie, no daj. Puder mi przyniosłaś, widzicie widzowie? Dostałam puder. A to co ja mam na sobie, to ta sukienka z H&M. Ona się dzisiaj, widzowie, strasznie maluje. Ona tu z pędzelkami, z pudrami. Smaczne wszystko jest, szminki do ust najlepiej. Także powiem wam, widzowie, że dzisiaj jest kosmetycznie. U mamy gotowanie, a u niej jest bardzo kosmetycznie. Co do jajek do ramenu, one są przepyszne i mi się wydaje, że my wam to nagrywaliśmy, jak byliśmy w Singapurze. Kto oglądał mnie w tamtym czasie, to jak wróciliśmy, to po Singapurze nagrywaliśmy wam ten przepis. To chyba było tak samo mniej więcej zrobione. Nie wylewaliśmy tej zalewy, zaprawy, czy jak tam to nazwać. I zrobiliśmy jeszcze 4 jajka na jutro. No bo wiadomo, że taki ramen to i na dziś, i na jutro. Jak najbardziej w potrzebie. Co? Wstawaj! Wstawaj! Ale...
ale brzydko. Dyskutujesz z panną? Ona coś tu dryguje. Ja zrobiłam sobie włosy i się trochę pomalowałam ze względu na to, że wychodzimy niedługo, więc jeszcze przed wyjściem. Dzisiaj jest sobota. Ja dzisiaj wychodzę i wy też dzisiaj macie sobotę, jeżeli oglądacie ten film. Muszę go zmontować i wrzucić, żebyście wy dziś o 19 mogli go obejrzeć. Mam nadzieję, że się wyrobię. Póki co dzięki serdeczne za spędzony z nami czas. Jeżeli macie ochotę, zostawcie kciuka do góry, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different